Hejka, cześć, siemanderko, witajcie, to jest TrupiCraft Creative. Siema z rana, siema zmiana, tak jest, duża zmiana, ogromna zmiana, piczu nigdy nie usiedzi na miejscu. Opowiem wam szybko o moim problemie, a potem przejdziemy do rzeczy, mianowicie, to już będę się raczej zwierzał, dlatego że ja nigdy nikomu o tym nie mówiłem, a musicie znać całą sytuację, więc dobrze jest, żebyście to wiedzieli. Mianowicie kiedyś, jak prowadziłem TrupiCraft, pamiętacie ten z Vertezem, tam był problem, tam cały czas był problem, dlatego że generator świata, mimo że generował fajne budowle, to jednak jeżeli ja próbowałem tworzyć coś naprawdę realistycznego, to skala świata generowanego była za mała, żeby te budowle pasowały. I tak samo jest tutaj. Próbowałem nagrać drugi odcinek TrupiCrafta i zbudować coś fajnego, jakiś hotel czy coś dodatkowo tutaj, wiadomo, bo ostatnio budowaliśmy bungalowa, prawda, tego, którego widać tam w tle, no ale na lądzie się nie da budować. Ja siedziałem kilka godzin przed komputerem, próbując coś zbudować i wyobraźcie sobie, nie mogłem. Standardy rosną, idą w górę, umiejętności rosną, rozwijam się, prawda? Wasze oczekiwania względem mnie również rosną, chcę im dorównać, a jednak nie mogę tutaj, to jest nierealne. Dlatego po wielu godzinach walczenia z tym wszystkim oraz kilku dniach myślenia, jak to logicznie, mądrze rozwiązać, doszedłem do wniosku, że odpowiemy sobie razem wspólnie na jedno pytanie. Czy w serii TrupiCraft Creative zależy nam na TrupiCrafcie, czy na tropikach? Bo jeżeli na TrupiCrafcie, to okej. Rozumiem, że liczy się modyfikacja, ale pamiętajcie, że mamy ją również na survivalu. Natomiast jeżeli liczą się tropiki, to mam wymarzoną dla nas wszystkich alternatywę. I tą alternatywę właśnie w tym odcinku, w tym filmie chcę wam przedstawić. Zacznijmy od samego początku, czyli od tego, że ta seria zmieni nazwę odrobinę, ale jednak. Nie będzie to już TrupiCraft Creative, lecz będzie to TrupiCreative. TrupiCreative, jedno słowo, połączenie dwóch słów, które będzie symbolizowało zmianę. Mam nadzieję, że uznacie również, tak jak i ja, na lepsze. Dlaczego? Dlatego, że nie będziemy już używać moda TrupiCraft. Będzie on kompletnie zbędny. Dodatkowo dzięki temu będziemy mogli przejść na nowszą wersję Minecrafta i używać modów. Ale do nich przejdziemy za chwilkę. Pamiętacie wodę z modyfikacji TrupiCraft? Jest ona lazurowa, jednak jest nieco brzydka. Po wyłączeniu shaderów jest ona zwykła. Po włączeniu shaderów różnej maści różnie się prezentuje, jednak nadal shadery na niej nie działają. I to jest właśnie pierwszy problem, ale ten problem da się rozwiązać. Dzięki temu, że nie będziemy operowali na modyfikacji TrupiCraft, wodą będziemy mogli sobie manewrować do woli. Ja znalazłem dwa rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli uzyskać lazurową wodę zarówno na shaderach, jak i na resource packu, w zależności od tego, kto czego używa. Ale przejdziemy do tego zaraz. Na razie, póki jestem jeszcze na starej wersji 1.64, przekażę wam ciekawą informację, której nie powinienem jeszcze zdradzać, ale nic nie szkodzi, nic się nie stanie, powinniście poznać całą prawdę. Specjalnie na potrzeby TrupiCrafta, czy też TrupiCreative, poprosiłem Goblin Boba, który pisał dla mnie wcześniej modyfikację na Gothica, o to, żeby napisał dla mnie autorski mod, który będzie odpowiednikiem Custom NPCs, jednak w wersji zmotoryzowanej, czyli nic innego jak modyfikacja na pojazdy dekoracyjne, które będą również miały jakąś sztuczną inteligencję, dzięki której będą dodawały do naszych budowli życia. Tak, będą to samochody, które będą same jeździły po budowanym świecie. Oczywiście nie dokładnie same, ale za chwilkę wam pokażę, o co chodzi.
Tutaj mam modyfikację w wersji alfa, dzięki której możemy zbudować na przykład asfalt z jakiegokolwiek bloku nam się żywnie podoba. No i przypuśćmy, że jest ta droga. Oczywiście modyfikacja ta nie potrzebuje różnego rodzaju bloków, po których będą jeździły samochody, ponieważ samochody będą mogły jeździć po wszystkich, a dzięki oczywiście czemuś takiemu, co się nazywa droga. Droga jest to coś, co służy do wyznaczania drogi dla samochodów w różnych kierunkach. I teraz wyobraźcie sobie, że trzymając narzędzie drogi, możemy narysować właśnie drogę dla jakiegoś samochodu, po której on będzie się poruszał. Droga ta może być tak skomplikowana i tak zapętlona, że samochód nigdy się nie zatrzyma. Może być też taka droga, która będzie prowadziła do konkretnego celu i może być również w górę i w dół. Ja Wam jednak tylko teraz pokażę drogę tą najprostszą z możliwych. Kluczem możemy zmieniać kierunek jakby jazdy samochodu. To, jak on się porusza, wygląda zupełnie inaczej, dużo bardziej realistycznie, dużo realniej, tak dziwnie zabrzmiało, dużo realniej na zakrętach. Kiedy mamy wyznaczoną już trasę, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko postawić samochód na tejże trasie i puścić go, niech sobie jeździ. To jest pierwszy unikalny, prototypowy model Fiata 125P zrobiony na moje zlecenie. No i oczywiście w planach jest zrobienie wszelkiego rodzaju innych modeli, które będą również jeździć po mieście. W każdym razie samochód sobie jeździ i będzie sobie tak jeździł do, za przeproszeniem, usranej śmierci, do usranej korozji. W każdym razie chodzi o to, żeby przedstawić Wam obraz, jak wygląda modyfikacja, która właśnie będzie używana w Tropicrafcie, w Tropic Creative. Teraz zobaczcie, jak tylko zdejmę rękę z itemów modyfikacji na samochody, droga znika, więc tryb edycji jest tak jakby wyłączony i no i wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno, prawda? Na większej powierzchni samochody zachowują się dużo bardziej realistycznie, więc nie zwracajcie uwagi na to, że on trochę głupieje, ale właśnie chodzi o główny zamysł tego, jak to ma wyglądać. Zanim jednak jeszcze uruchomimy Minecrafta, należy pamiętać o tym, co powiedziałem na początku, a mianowicie o lazurowej wodzie. Jeżeli chcecie mieć taką wodę, jak ta tutaj piękna, załączona na obrazku, która również posiada refleksy, czyli shadery wody, to należy wykonać kilka kroków. No oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o tym, czy ktoś używa w ogóle shaderów, czy nie. Jeżeli nie używacie shaderów, a customowych tekstur, to wtedy edytujecie w ustawieniach swojego resource packa edytujecie dwa pliki, Water Steel i Water Flow. Znajdziecie go oczywiście w folderze Resource Pack, wybrany Resource Pack. Otwieramy, wchodzimy w folder Assets, Minecraft, Textures, Blocks i znajdujemy Water Steel i Water Flow. Obydwa pliki wyciągamy na pulpit, edytujemy je za pomocą jakiegoś edytora do grafiki, przypuśćmy Photoshopa. Pamiętajcie, że Paint może popsuć przeźroczystość, która jest tutaj w tych plikach, więc lepiej użyć jakiegoś zaawansowanego edytora do grafiki. No i zapisujemy je w formacie PNG o nazwie takiej, jaka jest oryginalna. Wrzucamy to z powrotem do folderu, zapisujemy zmiany, wychodzimy, odpalamy grę i możemy cieszyć się piękną lazurową wodą. Ale uwaga, jeżeli ktoś używa shaderów, to shadery również trzeba edytować, dlatego że niezależnie od tego, czy zmienicie kolor wody w teksturach, to shadery i tak narzucają swój kolor wody. Więc jeżeli chcecie mieć lazurową wodę, na przykładzie shader packa Cuda Shaders High, należy wejść do tego shader packa, znaleźć plik GBuffers Water FSH, czyli FSH tutaj musi być rozszerzenie, a nie VSH. Otwieramy go, zjeżdżamy na sam dół
w zależności oczywiście od wersji tego shader packa, różnie wyglądają pliki tekstowe, tutaj są mniej lub bardziej rozbudowane, jednak na wyższych wersjach znajdziecie opcję zmiany kolory wody. Mamy tutaj taką zakładkę pod koniec main, która określa nam kolor wody, jaki możemy ustalić dla tych shaderów. I wartość defaultowa, jaka tutaj się znajdowała, pokażę Wam na podstawie innego shader packa. Wartość defaultowa, która tutaj się znajduje, to jest 0.05, 0.3, 0.4, 0.5. Są to kody kolorów red, green, blue, czyli RGB, jednak ja nie wiem, jak one się przedstawiają. Ja metodą prób i błędów godzinie chyba próbowania znalazłem w końcu odpowiedni kolor wody. Dlatego jeżeli chcecie mieć lazurową wodę, taką jaka znajduje się tutaj u mnie na tapecie, to musicie edytować właśnie sobie plik z shaderami i zmienić wartości podane oryginalnie na te, które tutaj są, czyli 0.05, 0.9, 0.9, 0.9. Wychodzimy, zapisujemy zmiany, wrzucamy, znaczy odpalamy potem sobie to. Tutaj powinno wyskoczyć zapytanie, czy chcemy jakieś tam zmiany wprowadzić. Zaznaczamy, że chcemy, zamykamy, wyłączamy to wszystko, uruchamiamy Minecrafta i znajdujemy się teraz w miejscu bardzo przełomowym, dlatego że każdy klocek, który tutaj stoi, został postawiony przeze mnie i mapa całkowicie została przeze mnie zbudowana, pomijając paczkę drzew, która została już stworzona przez grupę budowniczych i udostępniona na potrzeby właśnie tworzenia takich map. Ale zajmiemy się tym za chwilę. Jak widzicie, woda jest brzydka i jest niebieska, nie pasuje w ogóle do klimatu tropików. Edytowaliśmy sobie resource pack, który teraz użyjemy. Jest piękna lazurowa woda. I teraz uwaga, jeżeli nie używacie żadnego shader packa, no to wszystko, macie piękną lazurową wodę i możecie cieszyć się nią do woli. Jednak pamiętajcie o dwóch rzeczach. Jeżeli nie edytowaliście shader packa, a chcecie mieć lazurową wodę, to nie będziecie jej mieć, dopóki nie zmienicie wartości, które podałem Wam w poradniku dotyczącego właśnie zmiany koloru wody. Jak widzicie, shader pack narzuca swój kolor wody i bez zmiany na odpowiednie wartości woda nie będzie lazurowa. My edytowaliśmy shadery w wersji high, więc jeżeli je uruchomimy, to włączą nam się bardzo piękne shadery lazurowe z totalne tropiki, no przepiękne tropiki. I możemy już zaczynać zabawę. Shadery włączone, tekstury włączone. Teraz poczekamy, aż wczyta nam się mapa. Okej, myślę, że jesteśmy już gotowi. Na okres godowy jeszcze przyjdzie pora. Teraz co musimy, to żeby przedstawić Wam mapę. Mapę, którą kompletnie zbudowałem ja, tak jak już powiedziałem. Jest to mapa Wyspy Wulkanicznej i za chwilkę zobaczycie ją w całej swojej okazałości na mapie dynamicznej. Jednak zanim Wam ją pokażę, chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzisiaj nie zbudujemy nic. Jedyne, co dzisiaj Wam wytłumaczę, to jaki jest plan, a Wy wtedy podejmiecie decyzję sami dla siebie, czy to zaakceptujecie, czy nie, dlatego że tak jak ja powiedziałem, wymagania rosną, standardy rosną, ja się cały czas uczę, ja chcę Wam pokazywać naprawdę wysoki poziom budowli, który coś Wam przekaże, a w Tropicrafcie zwykłym niestety nie mogłem tego robić. Tutaj chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało po mojemu, na najwyższym możliwym poziomie, jaki mogę Wam teraz zaprezentować. Dlatego tak, mapa została zbudowana w World Painterze. Jeżeli macie ochotę na poradniki z World Paintera, w którym ja również jestem kotem, jestem nowy, ale jak widzicie, udało mi się zbudować mapę z Wyspą Wulkaniczną. Jeżeli chcecie poznać, jak to się buduje, to będziecie mieli okazję właśnie w tej serii.
ciągle ktoś mnie tam molestuje z tym telefonem. W tej serii będziecie mieli okazję. Przede wszystkim nie zatrzymamy się tylko na jednej wyspie, a będziemy tworzyć nowe, ale o zasadach działania przekonacie się już w praktyce. W każdym razie, teraz zapoznajcie się z topografią terenu. Jest to wyspa wulkaniczna, tak jak powiedziałem. Tutaj się troszeczkę popsuło, bo włączyłem grę na zwykłych teksturach, ale to się już powoli wczytuje i się powymienia. Mamy tutaj wulkan. Mamy tutaj zatoczkę. Mamy tutaj cypelek taki zarośnięty. I mamy piękną linię brzegową, na której można zainstalować wszelkiego rodzaju leżaki, hamaki itd., itd. Mamy tutaj miejsce na hotel. Mamy tutaj miejsce na pole golfowe. I mamy tutaj ogromny wulkan, który już dawno, 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 dawno temu wygasł. Ale zawsze można go jakoś odpowiednio zagospodarować. Tak to wygląda. To jest mapa, którą ja stworzyłem. Jest ona bardzo prosta. Uprzedzam, już budowałem bardziej skomplikowane mapy z wyspami, mapy wyspy wulkaniczne. I zawierały one dużo więcej wysp i takie też będziemy robić. Jednak na początek weźmy sobie coś, czemu sprostamy, na czym się nauczymy, na czym będziemy testować swoje błędy i zbudujemy coś fajnego, co potem udostępnimy dla wszystkich. Jak widzicie, wrażenie pobytu na wyspie tropikalnej zwielokrotniło się praktycznie nie do pojęcia, nie do ogarnięcia tego. I czuć już tutaj właśnie ten klimat wyspy, który powinniśmy poczuć już dawno temu. Palmy, góry, wulkan, dżungla, to wszystko tu się znajduje. To jest przepiękne. To jest właśnie to, co ja chcę Wam pokazać. Włączmy sobie południe, dlatego że południe jest najbardziej charakterystycznym oświetleniem dla motywów tropikalnych. I paradoksalnie, słońce w czasie południa zawsze psuło wszystko, bo było bardzo surowo, bardzo jasno, bardzo biało. Tutaj wygląda i prezentuje się naprawdę bardzo bosko i naturalnie. Piasek biały, woda lazurowa, piękne cieniowanie dżungli. To jest wszystko to, czego właśnie szukaliśmy i chcieliśmy w Tropicrafcie. Zobaczcie, dżungla naprawdę bardzo fajnie wygląda, różnorodna roślinność, od małych krzewów przez palmy po wielkie dżunglowe drzewa, bardzo ładnie jest nawet miejsce. Powiem więcej, jak na tych teksturach wchodzę tu do tej dżungli, to mam wrażenie, jakbym wjeżdżał samochodem na Ibizie do dżungli w Test Drive Unlimited. Bardzo, ale to bardzo czuję się tutaj ten klimat. Dżungla dżunglą oczywiście, zatoczka zatoczką, wulkan wulkanem, ale tutaj mamy miejsce na, tak jest, miejsce na hotel. Jednak nie zobaczycie go dzisiaj, zobaczycie tylko dopiero w kolejnym odcinku z Tropicrafta, dlatego że to już będzie pełnoprawny odcinek takiego Tropicrafta, jakiego zawsze oglądaliście, jakiego chcieliście oglądać. Mogę Wam zdradzić, że będzie brał udział w tym wszystkim Vertes, tak jak za starych dobrych czasów. A oto i wulkan, a właściwie wnętrze, krater wulkanu we własnej osobie, jest przeogromny, przekozacki i przemega wypasiony. Różne już kratery budowałem, ale ten miał być taki właśnie smukły, bardziej już wyżłobiony przez siłę natury, zużyty, zarośnięty i przede wszystkim bezpieczny. Spójrzcie, na mapie on wcale tak wielki, imponujący nie jest, jak się już podejdzie do niego bliżej. No, robi przeogromne wrażenie, można go wykorzystać na 100 różnych sposobów. I nie ma co się bać o to, że wybuchnie. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj na plażę. Tutaj bardzo fajny jest taki motyw. Taki motyw zaczynającej się dżungli.
Teraz czas na was, teraz wy powiedzcie, co sądzicie o tym wszystkim, czy wam się pomysł podoba, czy wam się wykonanie podoba, czy plan i zamysł całkowity wam się również podoba. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Ja po raz kolejny walczyłem sam ze sobą po to, żeby dać wam 200% tego, co potrafię i mam nadzieję, że nie pójdzie to w błoto. Przygotowanie do tego odcinka zajęło mi kilka dni, pobudowanie tego wszystkiego oraz ogarnięcie chociażby shaderów, to było też naprawdę parę godzin roboty, żeby dojść do tego, jak zmienić shadery na lazurowe. Mam nadzieję, że to doceniacie, mam nadzieję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że nie będziecie szczędzić swoich ocen, aby zostawić je pod tym filmem. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w, mam nadzieję, kolejnym odcinku Tropi Creative, który mam nadzieję również ciepło przyjmiecie. Siema, na rapa.